Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej pod hasłem Pozwólcie nam pracować. W ubiegłym roku odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał Andrzej Duda, później 25 października wybory parlamentarne, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość i rząd Beaty Szydło niewiele ponad 2 miesiące temu został stworzony, zaprzysiężony i rozpoczął pracę. Jednak wiele środowisk nie może się z tym pogodzić, że przestało decydować o wszystkim, co się dzieje w Polsce, że już nie ma możliwości przy ośmiorniczkach układać przyszłość Polski. Dlatego też podjęto szereg działań, aby nam jak najbardziej przeszkadzać w tym, co Polacy powierzyli nam do zrobienia. Wybory były demokratyczne i Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z mandatem uzyskanym w tych wyborach może decydować o przyszłości, o przepisach w Polsce. I tak od początku zaczęliśmy pracę szybką, merytoryczną. Rozpoczęliśmy od zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a to dlatego, że w czerwcu ubiegłego roku, jeszcze przed wyborami, w momencie, kiedy już wiadomo było, że Prawo i Sprawiedliwość może objąć władzę, Platforma Obywatelska, porozumiewając się z PSL, ale także, co przyznał zresztą pan Leszek Miller, dobierając sobie SLD, wybrała 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zrobiła to niezgodnie z prawem. Można dyskutować o 3 sędziach, którym kadencja kończyła się w listopadzie, czy mogli takiego wyboru dokonać, czy nie. Ale już na pewno nie można było dokonać wyboru 2 nadprogramowych sędziów. Dlatego też jednymi z pierwszych działań, które Prawo i Sprawiedliwość podjęło, była to naprawa ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, co też nie jest jednoznaczne z tym, że na podstawie tej ustawy byli wybierani sędziowie, bo Sejm podjął decyzję, że uchwałami Sejmu byli wybierani sędziowie, podjął uchwałę, że te dotychczasowe podjęte uchwały, czyli te wybory, które zostały przeprowadzone, były niezgodne z obowiązującym prawem i uznał nieważność tych decyzji, dlatego też wybraliśmy nowych 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie ci zostali zaprzysiężeni i sędziowie ci mogą wykonywać swoje czynności. To całe zamieszanie, które jest koło Trybunału Konstytucyjnego, wskazuje na to, że dotychczasowy Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana sędziego Rzepińskiego nie był niezależnym organem, trzecią władzą w Polsce, czyli tą władzą sądowniczą, tylko też był ciałem politycznym. Nowa ustawa o Trybunale, która teraz jest między innymi badana przez organizacje międzynarodowe, zapewnia lepsze funkcjonowanie, uczciwsze funkcjonowanie Trybunału. I w naszym przekonaniu może to tylko spowodować to, że Trybunał Konstytucyjny będzie lepiej działał i będzie, bo większość, która została przyjęta, czyli że większość spraw będzie zapadała w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów, czy to, że większość ma być podejmowana, to ma być większość kwalifikowana, a nie zwykła, w moim przekonaniu tylko powinno poprawić pracę Trybunału i żeby te orzeczenia, jakże ważne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, były orzeczeniami bardzo dobrze przemyślanymi, bo one, takie orzeczenie decyduje o tym, że prawo na przykład któreś przestaje istnieć. Prawo i Sprawiedliwość nie zajmuje się tylko Trybunałem. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwaliliśmy ustawę budżetową. Budżet ten, jest to budżet no niewątpliwie przygotowany przez poprzednią ekipę, bo tak mówi prawo, to się przygotowuje w poprzednim roku, ale ten budżet był zmieniany i do tego w tym budżecie są zapisane między innymi to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, czyli
500 zł na dziecko, czyli bezpłatne leki dla seniorów. I ten budżet będziemy realizować. Tylko, Szanowni Państwo, my pracujemy ciężko i merytorycznie. I prosilibyśmy też tych, którzy dzisiaj są opozycją, aby wzięli się do pracy i starali się pomagać w tym, żeby w Polsce było lepiej, a nie przeszkadzać. Bo to, co się dzieje w Sejmie, ja jako poseł mogę się troszeczkę prywatnie też odnieść, bo patrzę często z zażenowaniem. Teraz przy budżecie absolutnie nie było żadnych merytorycznych wystąpień. Były to wystąpienia polityczne i to była taka chęć przeciągania tych obrad, żebyśmy kończyli tak, jak żeśmy kończyli późnymi godzinami nocnymi, a właściwie można mówić, że prawie nad ranem. Ale głównie opozycja zajmowała się sama sobą, bo już chyba to hitem internetu jest, jak pani poseł z Nowoczesnej wyszła, pierwsze pouczyła pana marszałka, to jest inaczej niż pisze, a w Polsce jest zasada, że czytamy tak, jak jest napisane. Więc pierwsze pouczyła pana marszałka Terleckiego, a potem zamiast zadać pytanie, bo to był taki punkt, no owszem, zadała pytanie, gdzie jest poseł Terlecki? Tańcząc na tej mównicy, można powiedzieć tańcząc na tej mównicy, a pan poseł Terlecki, inaczej marszałek Terlecki, prowadził obrady i to jego pouczała o nazwisku. I na przykład ta minuta, która miała na zadanie pytania, było sprawą rozwiązania, gdzie jest poseł Terlecki, a następnie półtorej minuty próbowała sformułować jakąś swoją wypowiedź. Tak wyglądają obrady. Dlatego my apelujemy do wszystkich Państwa. Pozwólcie nam pracować. Chcemy pracować dla Polski. Chcemy realizować nasz program i ten nasz program będziemy realizować. Ale będziemy to też robić w konsultacjach ze wszystkimi i dlatego też w tym tygodniu, w czwartek, w godzinach popołudniowych przyjeżdża do nas pani minister Anna Zalewska w ramach konsultacji nad przyszłymi zmianami w oświacie, w edukacji. Zaprosiłam na te konsultacje wszystkich dyrektorów szkół, wszystkich wójtów, burmistrzów z naszego powiatu, ale też z powiatu sądeckiego, aby mieli możliwość też przekazać, jakie problemy w oświacie są tu, w naszym terenie, jak postrzegają też te proponowane zmiany, one są jeszcze niesformalizowane. Na to spotkanie też zaprosiłam przedstawicieli rodziców, żeby ta dyskusja była merytoryczna i żeby ta nowa ustawa wyszła jak najlepsza, żeby ta reforma nie była taką kolejną, która dotyka szkolnictwa, czyli bardzo takiej sfery, która nie powinna być tak często zmieniana i programy nauczania jak jest. Chcemy, aby ta ustawa, te nowe zasady były przygotowane bardzo dobrze i żeby płynnie to później zrealizować i żeby w jak najmniejszym stopniu odczuli to, czy jakieś komplikacje i zarówno nauczyciele, ale też uczniowie. Gdzieś po połowie lutego też przyjedzie do nas pan wojewoda i też będziemy rozmawiać z samorządowcami tutaj w naszym powiecie o problemach naszego właśnie powiatu, tego co potrzeba. Ja mam kilka tematów, z którymi chcę zapoznać właśnie pana wojewodę, przedstawiciela rządu w naszym województwie, a że powiat gorlicki leży no niestety jako ostatni w granicach Małopolski, więc myślę, że będzie dość dużo pracy, aby pan wojewoda Pilch dobrze zapoznał się z realiami naszego tego powiatu, który, co tu ukrywać, jest wykluczony komunikacyjnie. Prawo i Sprawiedliwość przejął odpowiedzialność za Polskę i będziemy wszystko robić, aby to była naprawdę dobra zmiana, tylko Państwo pozwólcie nam to czynić. Ja dziękuję, jeżeli są jakieś pytania. Pani poseł, odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, mówi się, że prawo jest jedne dla wszystkich, ale jeżeli sędziowie z różnych ugrupowań mają różny punkt widzenia, to można powiedzieć, że kierują się barwami politycznymi, nie ma to nic wspólnego z prawem. Tak, można mówić, że Temida w ogóle jest ślepa, co jest jednak taką tylko iluzją. Dlatego no, zdajemy sobie sprawę, że każdy człowiek ma jakieś poglądy
I dlatego też chcemy, aby wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadały tą większością kwalifikowaną, żeby to stanowisko było dobrze wypracowane. W ramach takiego ugody z opozycją chcieliśmy, przyznając, że jednak każdy ma swoje poglądy, poprzez, no, nie ukrywam, zmianę też konstytucji, ale chcieliśmy zagwarantować, że opozycja miałaby prawo wyboru 8 na 15 sędziów, a my, czyli rządzący, no, obecnie Prawo i Sprawiedliwość, 7. I taką propozycję pani Beata Szydło złożyła, jednak nie spotkało się to z akceptacją. My podkreślamy, że chcemy, aby to wszystko było, przebiegało demokratycznie, aby opozycja też nie może być sekowana, co myśmy odczuwali przez te ostatnie 8 lat, jak nasz głos się w ogóle nie liczył, jak w Sejmie mieliśmy na wypowiedzi, jeżeli w ogóle marszałkowie dopuszczali do zadawania pytań, to czasami czas, który nam dawali, to było 30 sekund, a bardzo często jeszcze jak był pan wicemarszałek Niesiołowski, w ogóle nie dopuszczał do pytań, było to normą i po tych 30 sekundach czy minucie, która była dawana, automatycznie wyłączano mikrofon. Dlatego dzisiaj niektórzy z nas, którzy siedzieli w tych ławach sejmowych, patrzą, co się teraz dzieje, jak opozycja nadużywa tych swoich swobód, też jesteśmy troszeczkę zbulwersowani, jak kompletnie wychodzą, mówią nie wiadomo o czym, a pan marszałek mówi: czas się skończył, proszę kończyć, bo czas się skończył, to jest przedłużanie, ona nas czasami długie tyle. Tak samo pakiet demokratyczny został złożony przez nas do Komisji Regulaminowej i w przypadku Trybunału też chcemy te prawa opozycji, mimo wszystko, mimo tych naszych złych doświadczeń, albo dzięki tym naszym złym doświadczeniom, chcemy współpracować z opozycją, chcemy, żeby w ramach dyskusji przekonywać ich też do swoich racji, ale żeby Trybunał Konstytucyjny był mniej więcej zrównoważony, ale chcieliśmy dać większość opozycji, czyli opozycja powinna być usatysfakcjonowana. No niestety wszystko wskazuje na to, że to nie chodzi o spokój, nie chodzi o kompromis, tylko robienie zamieszania, co zresztą zapowiadają poszczególni liderzy. Też słyszeliśmy, jak pan Schetyna mówił, że jeżeli nie pierwsze będzie wyprowadzał ludzi na ulicę, ale też cały czas zwracają się do Unii Europejskiej o pomoc, o ingerowanie w polskie sprawy. Tam szukają zwolenników, dlatego też nie ma się co dziwić, że wiele, zresztą to na forach internetowych często, to co robi dzisiaj opozycja, dzisiejsza opozycja jest porównywane do Targowicy. Myślę, że te skojarzenia w jakiejś mierze kogoś, kto w historii się uczył, w jakiejś mierze są uzasadnione. Ja mam tak pytanie. Wizyta minister, pani minister, to będzie, chodzi o likwidację gimnazjum, tak? Czegoś takiego jak likwidacja gimnazjum nie ma. Będą zmiany. Będą zmiany. Jeżeli będą przekształcenia, chcemy wrócić do 8 plus 4 czy plus 3, to jest jakby z jednej strony przywrócenie tego systemu nauczania, który był kiedyś. Nie mówmy, że to jest likwidacja, bo nie celem jest likwidacja, tylko usprawnienie. No, usprawnienie. Pani poseł, powrót do systemu 8 plus 4 automatycznie likwiduje ten stopień 6 czy 3, czyli to 3 znika, czyli likwidacja fizyczna gimnazjum. Panie redaktorze, będzie pani minister, myślę, że będzie też okazja, żeby jej zadać pytania, jeżeli chodzi o oświatę, po to do nas przyjeżdża, żeby dyskutować nad proponowanymi zmianami. Głównie nam chodzi o to, żeby poprawić jakość kształcenia, bo widzimy, że z tą jakością no niekoniecznie jest dobrze. Co ze szkołą muzyczną w Gorlicach? To nie ma na to wpływu pani minister edukacji. Jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, cały czas rozmawiam z Ministerstwem Kultury. To jest ten problem, że
Tak jak w każdym ministerstwie, mamy nowych ministrów, ale urzędnicy są ci sami. Nie było żadnych czystek i widzę jakiś opór wśród urzędników, też Ministerstwa Kultury, żeby tutaj powstała szkoła drugiego stopnia, państwowa szkoła drugiego stopnia. Powołują się na to, że zostały po pierwsze zamrożone płace, ale też ilość etatów, bo tak jak już mówiłam tutaj na tej konferencji, to są etaty ministerialne. Jednakże to jest zadanie, które na siebie wzięłam. Nie powiem, że już jest załatwione, ale zrobię wszystko, żeby od września szkoła drugiego stopnia tutaj w Gorlicach, ale jako państwowa szkoła, czyli szkoła ministerialna, tak jak to dzisiaj funkcjonuje, żeby ruszyła. Jestem cały czas w kontakcie nie tylko z panią wiceminister Winogrodzką, ale też to jest teraz na etapie, znowu wróciło do pana premiera Glińskiego, bo mówię, że urzędnicy w piśmie, które do mnie przysłali, postawili takie bariery, tak szereg zarzutów kwestionujących w ogóle potrzebę tutaj w Gorlicach. Ale ja nie odstępuję i myślę, że mam nadzieję, nie mam decyzji, ale mam nadzieję, że od września ta szkoła ruszy. Drugiego stopnia oczywiście. Te tematy dla wojewody, czy coś, o czym pani by chciała tak najsilniej z nim? Ja myślę, że to spotkanie z wojewodą będzie też tak, jak odbywało się w Nowym Sączu na Sądeczyźnie, że też będą zaproszeni wszyscy wójtowie, że może to zrobimy właśnie, poproszę starostę, żeby to zrobił w starostwie spotkanie, a ze swojej strony oczywiście drogi. Raz droga 28, o której zresztą rozmawiałam kilkakrotnie z ministrem Adamczykiem, to obciążenie, jakie tutaj jest, czyli obwodnica Gorlic, czyli w ciągu drogi 28 obwodnica, ale też Via Carpatia, żeby wojewoda też lobbował, żeby i ta droga, która będzie z północy biegła na Słowację przez przejście w Barwinku, żeby ona jednak zahaczyła tutaj o województwo małopolskie. No, były kiedyś takie plany między Gorlicami a Jasłem, czyli w okolicach Biecza, żeby tak poszła i później na Barwinek. To są tematy, o których chcę mówić, ale chcę też pokazać panu wojewodzie szpital Świętej Jadwigi w Bieczu, który potrzebuje wsparcia finansowego. Oczywiście z panią minister Gawin już mówiłam o tym szpitalu, bo to trzeba dużych środków, ale to jest zabytek z XIV wieku, to jest taka nasza perełka, też musimy pomóc. A pan wojewoda to jest przedstawiciel rządu w terenie, więc chciałabym, żeby się z tymi tematami zapoznał, też z takimi drobniejszymi, jak w każdej gdzieś tam gminie droga, która biegnie na Dukle, osuwisko w Bednałce i tam trzeba tą drogę poprawić. Tutaj już są wielkie, duże starania poczynione i przez wójta gminy Lipinki. Mam nadzieję, że to będzie tylko takie jeszcze przyględnięcie, zatwierdzenie i mocna, skuteczna pomoc, żeby tę drogę też poprawić. To są tematy, które w tej chwili przedstawiam na gorąco, ale mam nadzieję, że też wójtowie, starosta wskażą, co jest ważnym problemem tutaj dla naszego powiatu. Jak rozmawialiśmy w Sączu, to stawał oczywiście temat dyspozytorni pogotowia w Sączu, to stawał temat laboratorium sanepidu, tematów, które są do rozwiązania. Tutaj mamy nasze samorządy i mam nadzieję, że też przedstawią problemy, które tutaj mamy w powiecie. Co z rafinerią? Z rafinerią. Jest prywatna wprawdzie, ale był taki pomysł, że będzie odkupiona i przewróci się z powrotem do... Z rafinerią powiem szczerze, oprócz tego, że jak byłam u pana prezesa Woźniaka w PGNiG-u i rozmawialiśmy o kopalni Lipinki i następnych kopalniach, żeby nie likwidować, bo to kopalnia Lipinki to kopalnia, która tam druga z kolei była do likwidacji, ale to nie na tej zasadzie, że tylko miała być likwidowana kopalnia
Kobylanka, Lipinki i koniec, bo poprzednie władze PGNiG-u i takie i rządowe jakby przeznaczyły te kopalnie nasze tutaj, począwszy od naszych powiecie poprzez Podkarpacie, do likwidacji, do zakończenia wydobycia w tych dotychczasowych. Rozmawialiśmy też o rafinerii, ale na zasadzie tej właśnie, jak można zniszczyć coś, jeżeli no różne uwarunkowania było. Myślę, że mieszkańcy Gorlic też mają swoją wiedzę. Bardziej by mnie interesowało to, czy jest jeszcze możliwość rozliczenia tych, którzy do tej likwidacji, do tej zniszczenia rafinerii doprowadzili, bo z tego, co słyszałam, postępowania karne zostały umorzone. I to też jeszcze więcej w tym temacie. Czy rafineria zostanie takim pomnikiem już na lata? Bo to jest komunikowe, wszystko to będzie długo stało. Ma właściciela prywatnego. Tutaj jeszcze, jak zaczynałam 8 lat temu, jak pisałam, to wtedy już mi odpisywały ówczesne władze nasze państwowe, minister skarbu, że przecież my jako państwo nic do tego nie mamy. Ale tak mi odpowiadano 8 lat temu. Państwo może odkupić od właściciela prywatnego teraz. Pewnie po mniejszych kosztach, bo jakby nie było z tytułu utrzymania ekologia, pewnie mają duże koszty. Ja nie wiem jakie byłoby uzasadnienie, natomiast postaram się tym tematem. Ja nie zajmowałam się dotąd tematami gospodarczymi. Gospodarczymi się zajmowałam o tyle, o ile one były związane z podatkami czy ubezpieczeniami społecznymi, bo wiemy, że jak są duże obciążenia takie quasi podatkowe, to jest ciężej przedsiębiorcom pracować, więc od tej strony tak. Natomiast temat Gorlice faktycznie jeszcze tym tematem żyją, więc próbuję coś więcej się dowiedzieć, ale na dzień dzisiejszy nic nie mogę powiedzieć. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Wchodzi podatek od wielkopowierzchniowych sklepów, ale już się słyszy, że te właśnie koncerny będą dzielić sklepy na mniejsze piekarnie, na małe jakieś tam punkty, także, że ominą ten podatek. Czy rząd wziął to pod uwagę? Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o podatek, to on nie wchodzi, bo nawet nie ma jeszcze projektu, który byłby przyjęty przez rząd. Były konsultacje, które były prowadzone w Warszawie, w tych konsultacjach brała udział pani premier. I po tych konsultacjach, i to nawet powiem, że z przykrością stwierdzam, że pojawił się projekt w Ministerstwie Finansów, on się różni od tego, co w ramach tych konsultacji ustalono. I w tej chwili trwają dalej dyskusje, bo projekt, który wywiesił na swoich stronach minister finansów, to nie jest projekt rządowy i będą dalej prace, żeby ten podatek był podatkiem, który zapłacą ci, co do tej pory nie płacili podatków albo bardzo nikłe podatki w Polsce płacili swoje. Nie będzie furtki. I żeby nie można było obchodzić, ale też żeby w jak najmniejszym stopniu dotknął naszych rodzimych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, którzy i tak rzetelnie płacą podatki i sami płacą i wszyscy zatrudnieni są tak zatrudniani, że też płacą podatki własne, ale też całe przedsiębiorstwa. Ja tylko mam pytanie, to jeśli to nie jest projekt rządowy, ten, który jest na stronie ministerstwa, to czyją jest? Ministra finansów. Bądź nie jest w rządzie. Znaczy się, panie redaktorze, to myślę, że będąc tyle czasu redaktorem, to pan powinien wiedzieć, jak to jest. Ministerstwo przedstawia projekt, tak jak na przykład projekt ten chociażby 500+, i on dopiero trafia na posiedzenie rządu. I dopiero jak rząd zatwierdzi, wtedy ten projekt może trafić do Sejmu. To są różne propozycje, które się pojawiają w danych ministerstwach. Nawet nie jest projekt ustawy, tylko taka luźna sugestia ministerstwa. Ja chyba to jest w formie projektu. Ja przyznaję się, że nie sięgałam, natomiast wiem, że rozwiązania, które są nawet stopy procentowe są inne niż były uzgadniane. Głównie o to chodzi i tutaj się zrodził największy problem, bo one zostały spłaszczone. I jest duża dyskusja na ten temat, dyskusja też nas, parlamentarzystów. Projekt, który jest z ministerstwa,
później trafia na komitet stały Rady Ministrów i tam jest zatwierdzane lub nie, lub odrzucane. Tak samo bywa ze stanowiskami rządu do projektów innych, nierządowych. Też musi to zatwierdzić cały rząd, później to trafia do Sejmu. Jeżeli chodzi o projekt, to Sejm tak samo może nad tym pracować. Komisje sejmowe też wystawiają nie tak opinie, ale mogą wnosić poprawki i jeżeli mówimy o tym, że coś wchodzi w życie, to dopiero po uchwaleniu przez Sejm.